Siema, z tej strony Kamyk i witam was w kolejnym odcinku, znaczy odcinku, czy ja wiem, czy to odcinek, filmiku. Zagramy sobie w Ultimate Team w Złotym Pucharze. Może akurat ktoś wyjdzie, więc filmik będzie krótki, a nie chcę wam od dosyć dużo spraw, nie mam do powiedzenia, więc 17 minut na pewno będzie za długo. Przedstawię wam tylko skład, jakim będę grał i od razu przejdę do omówienia tego, co bym chciał. Z przodu mamy Defo i Benta. Za nimi Tarapt, na lewej pomocy Enzogbia, na prawej Benarfa, z tyłu za nimi Tiote razem z Svelainim, dalej w obronie mamy Embie, Kabula i Juru i w bramce Worm. Na ławce jakiś tam mamy zwykłych z Premier League graczy. Dobra, to ja przejdę do meczu. A więc tak, nie wiem czy możecie to usłyszeć, ale mam nowy mikrofon. Chciałem kupić trochę lepszy mikrofon, ale niestety mieszkam w takiej wiosce, że łatwiej jest dostać tutaj raka niż dobry mikrofon. Najdroższy mikrofon jaki był, to był w Media Expert za 3 dychy. W MediaMarkcie totalnie nic nie było. Tak więc, no taki mikrofon, nie wiem, chciałem coś dobrego, wyszło tak jak wyszło, no zobaczymy. Taki właśnie to jest dosyć testowy takie wideo. Testowy filmik z tym mikrofonem. Zobaczymy jak słuchać, mam nadzieję, że trochę głośniej. W ogóle właśnie jego skład jest dosyć słaby, więc powinien koleś wyjść. Po paru minutach, tak myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ładnie. Zaraz strzelę mu 3 bramki i koleś wyjdzie. Dobra, to było tyle. Mikrofon nowy jest właśnie. No i zobaczymy jak to pójdzie z tym mikrofonem dalej. Miałem mieć nowego kompa. Na razie, z tego co parę dni minęło i trochę nie wyszło, to tak jakbym chciał. Może jeszcze coś się uda zrobić z tym nowym kompem, ale zobaczymy. No na razie będzie tak jak będzie, będziecie mieli stare filmiki. Postaram się coś, jakieś poradniki sklepać na nie na szybkości, tylko żeby one jakoś spoko wyglądały, bo ten poradnik czekajcie, może strzelę sobie bramkę, co? O, dobra, nie wyszło. Dobra, co chciałem powiedzieć, że ten poradnik z rzutami wolnymi, no jakoś strasznie popularność zdobywa, nie wiem w ogóle dlaczego tak się dzieje, że on ma 2000 wyświetleń. Pewnie trochę dlatego, że tam dzięki stronie FIFA Polonia wrzuciłem na forum nowy temat właśnie z tym, że to są poradniki i dzięki temu dużo ludzi to widzi. No także jak coś to polecam w portal FIFA Polonia. Nic mi nie płacili, żebym to powiedział, więc spoko. Ja może spróbuję bramkę strzelić, żeby mi się ładnie mówiło. I później może jakieś triki. Dobra. Dalej, co chciałem mówić? Aha, 172 albo 3 widzów podczas nagrywania tego filmiku. Nie wiem jak wy to robicie, naprawdę jestem zaskoczony tym, że to tak szybko dosyć się dzieje. Nie wrzucam filmików, a widzów mi przybywa. To jest dosyć miłe. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie dostawać jeszcze lepsze filmiki ode mnie, w jeszcze lepszej jakości i w ogóle wszystko będzie takie och i ach. Okej, może zdobędę w końcu tą bramkę. Nie zdobędę. Dobra, już drożnie. Coś jeszcze chciałbym powiedzieć na pewno. Kurde. Aha, jeżeli będziecie się pytać o ten skład, który mam, to nic się nie wymieniałem na tym koncie, co znaczy na tym koncie. Teraz po usunięciu składu nic się nie wymieniałem, to jest po prostu skład sklepany z końców, które wygrywałem, dzięki którym wygrywałem mecze i ligi. Jestem już chyba w drugiej lidze tam w Ultimate Team i jest, no jak widzicie, mam dosyć porządny skład. Benarfa tutaj z 5 gwiazdkami jest dobrym graczem, tak samo jak Tarapt. Tarapt to jest najlepszy gracz, jeżeli chodzi o cena do jakości. No to jest po prostu zawodnik taki, za 1000 możecie go wyrwać, a on ma 5 gwiazdek umiejętności i 5 gwiazdek słabszej nogi. Także czego chcieć więcej za 1000? Niczego, bo ten gracz jest po prostu niesamowity i strzały z daleka ma też. Także jak coś to polecam, Tarapta, środkowy pomocnik ofensywny najlepszy w tej grze za cenę 1000 końców.
dalej. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Właśnie. Może stracę jeszcze bramkę w tak głupi sposób zaraz. Ale się pewnie nie mógł ani razu mi zagrozić, a... może strzelić bramkę. Dobra. Coś jeszcze. Nie wiem, może wy znacie, jeżeli jesteście na moim kanale, znacie jakieś sposoby, dzięki którym poznaliście tych lepszych youtuberów. Ja wiem, że przyciąga najbardziej was dobre filmiki, was dobre przyciągają. Dobre filmiki was przyciągają, żeby kliknąć te subskrybuj i tak dalej. Ja to jak najbardziej też podzielam wasze zdanie, ale może powiecie mi jakiś sposób, dzięki którym poznaliście jakichś dobrych youtuberów, oprócz takich, że no właśnie mieli dobre filmiki. Czekajcie, może strzelę to w końcu. No, come on. Nie zostawiam. Koleś broni trzymając jeden przycisk. Muszę strzelić, 30 minuta, miałem w tej już teraz miałem kończyć ten filmik. Koleś jest totalnie zdominowany, nie wie co robić. Ładnie dograł. Dobra, może teraz? Nie, bo się zamieszają. Jak wam się tam idę, ha? No ja jakoś tak już coraz mniej tej magii świąt. Taki, znaczy magia świąt, czy to w ogóle jest magia? Nie wiem, ja jakoś już się odzwyczajam od tego, jak najbardziej. I nie wiem, nie jest to dla mnie jakieś takie och i ach. No come on! Strzel to w końcu. No! No nie wierzę. Brawa za tę akcję, to było ofiarne, dobra. Odważne wejście. Co, może dostaliście coś fajnego na święta, he? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że sylwestrowe plany już macie jakieś kozackie. Mam do... Aha, zaraz to opowiem tylko. To może strzelę w końcu. Już mówię, że strzelę przez parę minut. Dobra, co chciałem powiedzieć? Aha, w styczniu gdzieś na pewno będzie turniej w wygadaje się dziewieszka. Dobra, jestem z Gorzowa. Tak, Wiocha zabita dechami, no ale co zrobić? W Gorzowie prawdopodobnie w styczniu odbędzie się turniej, druga edycja FIFA 13. I będę bronił tytułu swojego, bo wygrałem ostatnio. Więc postaram się nagrać relację z tego turnieju. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Chcę nagrać relację, zobaczymy czy to wam się spodoba, czy nie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wygram znowu, obronię tytuł. Bo tam za pierwsze miejsce jest 400 do wydania w RTV AGD, więc całkiem spoko nagroda. No i chętnie bym znowu 400 na coś wydał, jakiś dobry mikrofon może. Czy wy to widzicie? Jak i później on strzeli jednego gola i będzie już po meczu. To jest... Uwielbiam takie mecze. No ale dobra, lecimy dalej. Aha, jeżeli chodzi o proponowanie mi meczy i tak dalej, bardzo was proszę. Jeżeli tylko dostanę nowego kompa i będę miał 60 fps w grze, będzie mi się wszystko fajnie nagrywało, ja zrobię serię z widzami, że mecze versus widzowie czy cokolwiek, nawet zrobię z nagrodami, że jeżeli ktoś wygra, to dam na przykład, ktoś już mi jeden sponsor, powiedzmy, proponował, że tam za wygranie ktoś w meczu ze mną, powiedzmy, dostanie doładowanie do tam na komę, nie? Na 10 zł, jeżeli ktoś będzie chciał, nie? No myślę, że to nagroda jak nagroda, mecz jak mecz, nie wiem. Już mam na przykład 3 propozycje dziennie, żeby zagrać z kimś mecz. O, demet, prawie wpuścił. Dobra. Także błagam was, nie zapraszajcie mnie. Nie zapraszajcie mnie do gier. Ja jak będę chciał z kimś pograć, to nie wiem, napiszę. Może niedługo na fejsie założę jakiś tam fanpage mój. I zobaczymy wtedy. Wtedy będę tam pisał, że
że możecie mnie zapraszać do meczy. I tyle. No także nie zapraszajcie mnie jeszcze raz, proszę. Ja pierdzielę, teraz nie potrafię akcji stworzyć. Okej, dobra. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Blisko pole karne. Piłka wychodzi bramkowo i wznowi bramkarz. Tak, jeszcze nie ma różnego. Nie no, bo po co? Ta FIFA mnie denerwuje. To jest po prostu szok. A to co zrobili w tym roku w Ultimate Team, to jest po prostu dla mnie jakaś porażka. Gra jeszcze w fazie beta jest cały czas. Mimo, że mamy już koniec roku. Mam nadzieję, że w FIFA 14 tego nie będzie, bo naprawdę lubię ten tryb, ale przez takie jakieś niedopracowania, to co oni robią w tym roku, to... O, come on! Ja pierdzielę, nie wierzę. Jak... Powiedz mi ktoś, że nigdy się nie zdenerwowaliście grając w FIFA, to was po prostu wyśmieje. Każdy kiedykolwiek musiał się zdenerwować na sędziego, na grę samą w sobie. Czy na coś. No po prostu, jak ja jeszcze nie wygrywam 4 czy 5-0, to jest dla mnie zagadka. O, trzeba, zaraz ofensywnie sobie włączę. Okej. Nie chciałem tam podać, no ale hej, no. Dobra, super ofensywnie. Ale was musi to nudzić. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to naprawdę gratuluję. Możecie na przykład w komentarzach napisać tak, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. To będzie dla mnie oznaka, że dotrwaliście tu. Po prostu tak napiszcie. Nic nie piszcie więcej. Niech się ludzie domyślają, którzy nie oglądali. Dobra, tarap. O, come on! Pieprze, nie wierzę w tym. No i przejęli w ostatniej chwili. Męczę się z kolesiem, z którym nie powinienem mieć problemu. Czy to wykorzysta? No. Fuck. Dobra. Czy coś jeszcze? Nie, już chyba nic. Nie chcę o niczym mówić. No, nadal, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to mówcie. No w końcu. Goddamn. Goddamit i w ogóle wszystkie takie słowa to się biorą od tego, że za dużo się ogląda innych youtuberów, tak? A, dobra, jest, 73 wygrywamy. Jej! Tarap. Okej. Dobra. Przejmy. Tak, spróbowałem. No przecież. Ściągnąłem mu majtki. Fellaini. Czy dobra okazja? Nie takie coś nie wpada, no bo po co? Po co ma być ładny gol dla was? No po co? Przecież wy nie potrzebujecie, nie? Dobra, jeszcze co chciałem. Aha, jeszcze mogę powiedzieć, że ferię zaczynam jako pierwszy, czyli w połowie stycznia. Dlatego w ten czas postaram się nagrać więcej materiałów, żeby miał co wrzucać. I te poradniki, które tak lubicie, ten poradnik z rzutami wolnymi przerósł moje oczekiwania, i jeżeli chodzi o wyświetlenia. Ale też nie nagrałem go w taki sposób, jaki bym chciał, tak profesjonalnie. Nie wiem, dlaczego tak... O, za mocno. Dlaczego tak on zdobył popularność taką i nawet łapkujecie to fajnie wszystko. Więc spoko. No dobra okazja będzie. Będzie strzelał! No teraz bramkarza. Tak, jeszcze schowałem, no czekaj. I będzie 17-minutowy materiał. Ale taki materiał 17-minutowy renderuje około 2 godziny i 2 godziny go wrzucam, także znajcie moje poświęcenie. No, para. Naprawdę, ten gracz polecam go. Kupcie go, zawsze go kupujcie. Jeżeli tworzycie skład Premier League, zawsze go kupujcie. No, to jest po prostu bomba dla mnie gracz. Naprawdę dużo ludzi podzieli moje zdanie.
Okej, Raptor. No, może trochę słabo, teraz przyjął, nie zaprezentował się, ale ogólnie to naprawdę jest złoty gracz. Zaraz zobaczymy statystyki pomeczowe. Pewnie będę miał z 50 tysięcy strzałów i tylko jedna bramka. Tam nie wiem, czy fałdy mi było. Dobra, trochę was zanudziłem tym materiałem. Dwa gole my mieliście. Ostatnio było 5. Może będzie trzeci. Nie będzie, będzie, nie będzie. Nie, no, takie strzał głową to nie. No ale awansowaliśmy dalej. Jest dobrze, koniec. Dobra, dzięki. To był Kamek. Mam nadzieję, że mój mikrofon jest lepszy, że wszystko jest lepsze. Zobaczmy jeszcze tylko statystyki na szybko. Szczegóły spotkania. 13 strzałów, 2 bramki, on 1 strzał. I 0 bramek. 57% posiadania piłki. Dobra, to na dziś by to było tyle, tak jak pan Darek Spakowski mówi sam. Żegnam się z wami. Do następnego miłego razu. Nara.